Film składa się z krótkich, dynamicznych scen zawierających materiał wideo ze szkolenia strzeleckiego grupy funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej zwalczających przestępczość ekonomiczną oraz wypowiedzi instruktora wyszkolenia strzeleckiego, starszego aspiranta Karola Kulasa, a także funkcjonariusza grupy zabezpieczenia działań Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Olsztynie. Napis Poznaj KAS. Szkolenie strzeleckie. Olsztyn 2021. Ćwiczenia grupy funkcjonariuszy KAS zwalczających przestępczość ekonomiczną. Mapa z lokalizacją strzelnicy. Źródło Google. Instruktorzy Krajowej Administracji Skarbowej prowadzą szkolenia z zakresu taktyki, techniki interwencji, środków przymusu bezpośredniego oraz wyszkolenia strzeleckiego. Kursy podstawowe strzeleckie organizowane są dla funkcjonariuszy nowo przyjętych, a kursy doskonalące prowadzone są już dla funkcjonariuszy, którzy mają przydzieloną broń palną i wykonują czynności służbowe razem z bronią. Instruktorzy podczas wykonywania danego ćwiczenia strzeleckiego wydają komendy, które są omawiane wcześniej. Na kursach doskonalących funkcjonariusze ćwiczą i wykonują zadania, które są zbliżone do realnych warunków pełnienia służby. Wprowadzamy im takie elementy, z którymi mogą się spotkać na co dzień. Awaria z wozu, więc wysiadamy. Podpinamy drugi magazynek, oddajemy tyle strzałów, ile trzeba, kontrola celu broni. Broń! Cykle szkoleń niezwykle podnoszą nam kwalifikacje w naszej instytucji. Najważniejszą rolą, jaką zyskujemy dzięki temu, że cały czas doskonalimy się w kwestii broni, jest to, że mamy pewność, że oddamy świadomy strzał tam, gdzie widzimy zagrożenie. Nad bezpieczeństwem funkcjonariuszy podczas strzelania czuwają instruktorzy wyszkolenia strzeleckiego. Jest również zawsze zabezpieczenie medyczne w postaci ratownika. Dzięki takim szkoleniom zarówno funkcjonariusze, jak i obywatele mogą czuć się bezpiecznie. Logo Krajowej Administracji Skarbowej.